Polskie wędkarstwo na Islandii zaprasza na film. Siema, siema, witam w kolejnym odcinku Polskiego Wędkarstwa na Islandii. Jestem akurat w sklepie wędkarskim islandzkim i będę kupował wędki, pokażę Wam, już zresztą wybrałem, tylko pokażę Wam mniej więcej jak wygląda sklep i jakie wędeczki sobie wybrałem. Także wbijamy. Tu są wszelkie gamy spinningi od Shimano. Jakie tylko się chce. Tu już morska tematyka. Wędki do surfcastingu i kutrowe na kajak, spinningi w dalszym ciągu, różne, przeróżne wędeczki. Tu już całkowicie jakieś muszki muszkarskie, no i przeróżne, wszystkie różnego rodzaju woblery, rapali, nie rapali, fladena, blaszki, wahadłówki. Nie sposób wszystko ogarnąć okiem. Tuby na wędki, podbieraki. To jest też taki myśliwski sklep. Także zobaczcie sobie zestawy morskie przeróżności. Pilkery. Cała gama pilkerów. O, jakie się chce. Jakie się chce dokładnie. O, pod lodówkę chyba od razu kupię. Agraweczki, haczyki. Skrzynki. Tutaj mamy ubrania. Muchóweczki. Torby. Blachy od Abu Garcia. Szeroki asortyment. Tutaj macie ceny. Do much, wszelkiego rodzaju pióra, różne tematy, żyłeczki. Tam dalej już jest tematyka myśliwska, to już nie nasza tematyka. I tu wszystko do much jeszcze. Proszę bardzo, jest tego cała masa. Dobra, pokażę Wam tak szybko, giwery. Dobra, i tutaj tak samo, wszystko do muszek. O, słynny maskonur, którego Wam chcę pokazać na żywo. Kołowrotki. Właściciel. Zobaczcie jakie pstrągi. Może i tu już gotowe muszki, jakie tylko chcecie. Podbieraki. O, są te poziomeczki. Nawet. Zaraz będziemy coś jeszcze patrzeć. A wędkę już Wam pokazuję, jakie biorę. Wędki jakie biorę.
to będzie taki kijek od Fladena Eurogold, 185 cm, od 80 do 130 lbs. To będzie ten mocniejszy kijek na rolce. Proszę bardzo. Za dużego wyboru tych kij nie ma. Kolejny kij. To gdzieś był panu. To jest ten sam kij. Z tym, że on będzie. On już będzie. No, kamera nie chce wyostrzyć, ale już 5 cm krótszy, bo 180 i od 50 do 80 lbs. To będzie trochę taka delikatniejsza. Jeszcze tutaj widzę jakiegoś kijka, ale to nie. I jeszcze wiecie co, wezmę sobie kija, już wam pokazuję, od Fladena do surfcastingu 4,20, od 100 do 250 gram. Nie mam takiej typowej wędki, a tutaj właściciel zrobi mi fajny rabat na nią. Także od razu sobie zabierzemy. Co tu więcej miałem wam pokazać w tym shopie? No już chyba tu wszystko widać zresztą. Już tak przeleciałem z góry, bo chcieliście zobaczyć, także nagrywam wam coś takiego. Już kiedyś nagrywałem ten sklep, ale tak lipnie to nagrałem, że nie upubliczniłem. Także o, zobaczcie tu, jakie są przynęty. Ta na przykład przynęta kosztuje gdzieś 150 zł na polskie. 4990. To jest bardzo dobra przynęta na ocean. No, sprawdza się to bardzo, bardzo dobrze. No i te podlodóweczki mnie interesują jeszcze, bo nie są złe. Fajna taka by była, myślę. Zaraz tutaj pogadamy, popatrzymy. Nawet coś takiego. Nie wiem do czego. O, tu są te poziomeczki. Bardzo ładne. Bardzo ładne. I tu jakieś takie wędki dla dzieciaków, bardziej zestawy, aniżeli coś konkretnego. To co tu mamy? Woblerki, kółka łącznikowe, jakieś sztuczne robaki. Także wybór naprawdę jest duży. Właśnie nabyłem 3 kije. Jeszcze nie sfinalizowałem transakcji, bo powiem wam, że jeszcze będę coś sobie szukał. A jeszcze sobie weźmiemy takie dwie poziomeczki pod lód i całą szpulę żyły, tylko jest 0,90 mm, nie ma niestety. Ok, how much? 49,500. Także co, pokazałem wam sklep z grubsza, będziecie mieli teraz pogląd mniej więcej, jak to wygląda. I co, przy kolejnych zakupach grubszych też może. Też może, o tu jeszcze pokażę wam, bo widzę ciekawe blaszki, nieduże. Remen, jakaś firma, more, jakieś śledziowe chyba, ale fajne. Dobra, nie przedłużając, arrivederci Roma. Jeżeli podobał ci się film i chcesz być na bieżąco, zostaw subskrypcję, dzwoneczek. Pozdrawiam, Paweł. Polskie wędkarstwo na Islandii.